Cześć, z tej strony Natalia, a to jest kolejny odcinek projektu Minimalizm Perfumowy. A to oznacza, że kupiłam kolejny pełen flakonik i chciałabym Wam o tym nowym flakoniku w mojej kolekcji opowiedzieć. Zapraszam Was dalej. Jak zapewne wiecie, w tym roku uskuteczniam plan zakupu 5 pełnowymiarowych buteleczek perfum. Jak na razie pojawiły się 2 odcinki, to jest 3, a to znaczy, że jest to 3 zakupiony przeze mnie zapach. Troszeczkę oszukałam, bo kupiłam też Black Afghano od Nazumato, który nie znalazł się w osobnym filmiku, bo już zdążyłam go oddać, posłać dalej, dlatego że nie było miejsca dla tego zapachu w mojej kolekcji. Przejdźmy już jednak do dzisiejszego odcinka i do dzisiejszych perfum, bo będzie to zapach nieprzeciętny. Jest to zapach Bez i Agrest od polskiego twórcy niezależnego Alana Balewskiego. Alan Balewski to jest taki twórca niszowy, który ma już na koncie kilka różnych zapachów przez siebie stworzonych, ale chyba najbardziej znany jest z takiej serii perfum, które zostały zainspirowane sagą o Wiedźminie. Jeżeli ktoś jakimś cudem nie wie, co to jest Wiedźmin, jest to saga autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, która opowiada o takim magicznym świecie i głównym bohaterem tego świata jest tytułowy Wiedźmin. Tak mogłabym to streścić bardzo na szybko. Są książki, na podstawie tych książek powstała gra komputerowa, powstał serial na Netflixie. Jestem fanką, zaliczam się do fanów, uwielbiam fantasy i uwielbiam ten świat stworzony przez Sapkowskiego w Wiedźminie. Tym bardziej ucieszyłam się, że dane mi będzie poznać zapach inspirowany tą sagą, którą tak przecież bardzo lubię. A Bez i Agrest, czyli zapach, który ja mam, jest dokładnie inspirowany czarodziejką Yennefer. Dlaczego Bez i Agrest? Bo po prostu w książce nieraz autor czy narrator mówi o tym, że czarodziejka pachnie bzem i agrestem. Cała seria wiedźmińska od Alana Balewskiego ma 5 zapachów w tej ostatecznej 5. wersji. Jest tam jaskier, jaskółka, próba traw, biały płomień, no i właśnie mój Bez i Agrest. Zapachy zamawiało się przez profil na Facebooku. Troszkę zamarudziłam i zdecydowałam się dosyć późno, że jednak chcę ten Bez i Agrest. No i troszkę się zastanawiałam, czy dostanę, bo zostałam wpisana na listę rezerwowych, ale zwolniła się buteleczka i dostałam swoją buteleczkę perfum. A całe opakowanie, które do mnie przyszło, wygląda w ten sposób. Tak wygląda ten zapach w pudełku. Ściągnijmy tą etykietkę, która jest na tym tekturowym opakowaniu. To tekturowe opakowanie się otwiera. Mamy tutaj taki liścik zalakowany, który trochę też opisuje całą sytuację tych perfum. Wygląda on tak. No i cóż, dostajemy sam zapach, który wygląda właśnie w ten sposób. Jeżeli coś mogę sugerować, to chętnie zobaczyłabym jakieś bardziej dopracowanie opakowania, chodzi mi o kartonik przyszłych wersji perfum. Rozumiem, że to też podbije cenę produkcji perfum, ale to jest coś takiego, co myślę, że może być taką fajną wisienką na torcie. No bo sam zapach, to znaczy sama buteleczka jest przepiękna. Koncept niby dosyć prosty, bo mamy po prostu tutaj wstążeczki zalakowane lakiem, pieczęcią. Każdy zapach ma inną pieczęć, tak wygląda Bez i Agrest. I do tego mamy taką dosyć prostą buteleczkę z ciężkim, dobrze wykonanym korkiem, więc co do samej buteleczki nie mam żadnych zastrzeżeń, piękny design. Przyszły do mnie te perfumy, wypsikałam się nimi od razu i za nie mówiłam, to jest tak wspaniały zapach i przy okazji tak wyjątkowy, a jednocześnie wcale nie trudny do noszenia i wcale nie mocno niszowy.
Ten zapach kupowałam w ciemno. Wiedziałam, że jeżeli kupię w ciemno jakiś zapach od Alena Belewskiego, to muszę być pewna co do tego, że będzie to zapach, który mi się spodoba. Alan Belewski w poprzednich wersjach zapachów, w poprzednich seriach wysyłał też próbki perfum, ale w tej ostatniej, piątej wersji nie wysyłał tych próbek, bo po prostu miał i tak już samych zamówień na perfumy dużo. Wiedziałam, że nie załapię się na próbkę, wiedziałam, że tego nie spróbuję wcześniej. To musiał być jeden strzał i musiał być perfekcyjny. Wiedziałam zatem, że to jest zapach, który mi się najprędzej może spodobać. Zainteresowała mnie mocno jaskółka i próba traw, ale stwierdziłam po nutach i po opisie, że bez wcześniejszych testów nie kupuję w ciemno. Te kupiłam i jest to strzał w dziesiątkę. Bez Jagrest. Taka jest nazwa tych perfum. Jeżeli mam być w 100% szczera, to ani bzu, ani agrestu, zwłaszcza bzu, niespecjalnie tutaj czuję. Na mojej skórze najbardziej czuć piżmo, piękne, puchate, owocowe piżmo i właśnie owoce. Owoce są tutaj słodko-kwaśne, więc może być to ten tytułowy agrest, ale jest to raczej agrest taki dojrzały. Agrest, który już jest czerwony, robi się czerwony, przechodzi z tej zieleni takiego kwaśnego, jędrnego agrestu w coś bardziej słodkiego i właśnie ten zapach takiego agrestu pomiędzy czymś kwaśnym a słodkim znajduje się w tym zapachu. Widziałam opinię, na przykład Poziomka o tym mówi, że dla niej tutaj jest odrobinę rabarbaru, ja tutaj rabarbaru nie czuję na sobie. Dla mnie jest to właśnie takie owocowe piżmo. Piżmo jest puchate, ale jednocześnie jest delikatnie proszkowe. Jest to zapach, tak jak wspominałam, zupełnie nietrudny, a jednocześnie wyjątkowy, bo nic podobnego wcześniej nie wąchałam. I w tej kwestii wydaje mi się ten zapach podobny do Narcosis od marki Vertus, czyli od tego zapachu, czyli do tego zapachu rabarbarowego, który niby prosty, niby wcale nie niszowy, jest genialny. I tak samo jest z tym zapachem. Jeżeli chodzi o trwałość, to on na mnie pachnie powiedzmy pół dnia, ale kiedy budzę się następnego dnia rano, jeszcze gdzieś we włosach, na skórze, gdzieś się ten zapach nade mną ulatnia. Jeżeli chodzi o porę roku, to słuchajcie, nie polecam tego zapachu w bardzo, bardzo ciepłe lato. Dlatego, że to jest jeden z tych zapachów, które znikają w dużej temperaturze, to znaczy w wysokiej temperaturze. Kiedy ubrałam te perfumy na ostatnie upały, które akurat były u mnie, czyli 34 stopnie, te perfumy ze mnie zniknęły. Wyszłam z mieszkania, wyszłam z klatki schodowej i po jakichś 10 minutach nic nie czułam. Po prostu w dużej temperaturze te perfumy znikają. To będą świetne perfumy na wiosnę, dobre perfumy na jesień. Na zimę mogą być troszeczkę zbyt lekkie. To będą świetne perfumy na randkę, na co dzień, do pracy. To są takie perfumy, które chyba wszystkim się spodobają. Albo na pewno, mam taką nadzieję, wszyscy je zaakceptują. Mój partner, który jest osobą super wybredną, jeżeli chodzi o perfumy, powiedział, że te perfumy są przepiękne i mu się niesamowicie podobają. I ja te perfumy będę nosić, ja je zostawię sobie, one są przepiękne. Będę je jeszcze testować poza latem, bo na lato szkoda ich marnować, bo szkoda, żeby one się tak ulatniały, a perfumy są piękne i to są perfumy niepowtarzalne, bo Alan zapowiedział, że jest to ostatnia wersja tych perfum, że już nie będzie robił perfum z tej serii wiedźmińskiej i przechodzi do innych projektów, więc to jest coś takiego bardzo unikatowego. To jest piąta wersja bzu i agrestu, co zresztą widać tutaj na z tyłu jest napisane wersja piąta. O, może tak? O co chodzi z tymi wersjami? Alan jako niezależny twórca perfum mógł sobie pozwolić na wypuszczanie różnych serii tych samych perfum,
które pachniały troszkę inaczej. Bessie Agrest ma 5 serii, to jest piąta, i każda z tych serii pachniała troszeczkę inaczej. Alan trochę ujął, trochę dodał, postawił akcenty na różne nuty, więc każda z tych serii pachnie odrobinkę inaczej. Czytałam, że ta jest tą serią, ta piąta, ostatnia, którą ja mam, jest tą serią lekką, odartą z tych takich fizjologicznych elementów, łatwą w noszeniu, sympatyczną, i faktycznie taka ta seria jest. Podsumowując zatem, ten zapach na mnie to przede wszystkim piżmo z cierpko-słodkimi owocami. Ale mam wrażenie, że jest tutaj też taka nuta lekkiego, białego, orzeźwiającego wina. Nie wiem, czy taka nuta jest zawarta, ale momentami ten zapach właśnie w tym kierunku zmierza. Rabarbar chyba według twórcy samego jest tutaj zawarty. Ja rabarbaru tutaj zupełnie nie czuję, on w ogóle się nie pokazuje na mojej skórze. Z ogromną przyjemnością będę nosić ten zapach. Mocno kibicuję Alanowi w jego kolejnych projektach i na pewno nie jest to ostatnia buteleczka, którą od tego twórcy niszowego kupiłam. Bardzo serdecznie polecam się zainteresować pracami Alana. Podlinkuję Wam pod tym odcinkiem link do jego Facebooka, żebyście mogli sobie obejrzeć też, co też Alan stworzył, no i też kibicować mu tak jak ja. Tak jeszcze na koniec mimochodem, coś co nie jest bezpośrednio związane z zapachem, ale bardzo mocno uprzyjemniło mi sam proces kupowania perfum, bo te perfumy, tak jak już wspomniałam, kupuje się przez Facebooka, przez wiadomość prywatną na Facebooku, i byłam absolutnie zachwycona tym, w jaki sposób ja jako klientka zostałam potraktowana. Nie wiem, czy to Alan bezpośrednio, czy ktoś zatrudniony przez niego rozmawiał ze mną i w trakcie samego zakupu perfum, ale w każdym razie tak powinna wyglądać obsługa klienta. Było miło, sympatycznie, konkretnie, wszystko załatwiliśmy szybko, świetna obsługa klienta, i takie obsługi klienta powinny się uczyć niektóre perfumerie. Dajcie mi znać, czy Wy macie może którąś wersję tego zapachu, co o niej sądzicie, jeżeli też widzicie różnice, to dajcie mi znać, jakie są różnice między tymi wersjami, a wszystkich tych, którzy nie mieli okazji spróbować tego zapachu, zapewniam, że jest to wydawnictwo absolutnie nieprzeciętne. A na razie to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!